Naprawdę mecz, myślę, że mógł się bardzo podobać, ponieważ było dużo zwrotów akcji, dużo wymian, dużo po jednej i po drugiej stronie tak naprawdę niewykorzystanych szans w kontrataku i przez to ten mecz był taki emocjonujący. Uważam, że niuansem my w pierwszym secie bardzo dobrze zagrywaliśmy, nie pozwoliliśmy grać Zaksie. W drugim secie Zaksa zaczęła bardzo dobrze zagrywać i nie pozwoliła nam grać. I dwa następne sety to już sety walki, punkt za punkt. Nawet jak Zaksa chwilę zdobyła przewagę, to my cały czas byliśmy w grze i kilka obron i kontrataków. I na pewno też trochę szczęścia pomogło nam zwyciężyć dzisiaj za 3 punkty. Nie, ja zawsze ufam swoim zawodnikom i gdybym nie wierzył w swoich zawodników, to nie wpuszczałbym ich w tym momencie na boisko. Dlatego Dula zachował się kapitalnie, dobra zagrywka, mieliśmy piłkę od siatki, chyba obrona Konara instynktowna, nawet nie instynktowna, dostał w głowę chyba. Udało nam się skończyć akcję. Dlatego nie, my, tak jak powtarzają od samego początku, jesteśmy jedną grupą, jednym zespołem. I też chłopakom często mówię w szatni, że jedna nawet piłka może zmienić oblicze całego spotkania i nawet ktoś z ławki, kto wchodzi. Akurat tego dnia, jeżeli tą jedną piłkę właśnie doda od siebie, to wtedy robi różnicę i tak też było dzisiaj.